Bizon super i nie tylko bizon super, ale wiele bizonów ma kierownicę tego typu. To znaczy nie do końca tego. Jest to samo osadzenie środek kierownicy dwuramiennej, jak widać, która niestety została zniszczona ze względu na to, że nie udało się jej po prostu zdjąć z tego wałka. Kierownica jest, jak widać, aluminiowa, wałek jest stalowy. No i po 30 paru latach, kiedy to tak jest ładnie spasowane, a ten stożek jest naprawdę ładnie dopasowany, już nie mogę zdjąć tego, w zasadzie jakoś się udało. Ale naprawdę jest nieraz wielki problem, jak w ogóle zdjąć kierownicę w bizonie. Gdyż tutaj u góry mamy do dyspozycji w zasadzie tylko ten gwint, który można nakręcić nakrętkę, próbować uderzyć. Tutaj z racji tego, że kierownica ma dosyć plastikowy, taki wysoki kołnierz, nie jesteśmy w stanie założyć żadnego innego ściągacza. W związku z tym ja tutaj postanowiłem zrobić, może trochę sam to wymyśliłem, ale Piotr mi tutaj to powiedział, pewien ściągacz. Ściągacz, który może nie jest do końca ściągaczem, tylko swego rodzaju wybijakiem kierownicy. Nie wiem, czy to było celowe założenie, czy przypadkowe, ale mamy tutaj gwint. To jest gwint 12 mm, ale kierownica ma 17,5 mm. W związku z tym jest tu pewna przerwa, w którą można by było coś wprowadzić, co by mogło spowodować wybicie wałka nie za pośrednictwem tego delikatnego, wystającego tutaj gwintu, nagwintowanego tego, że tak powiem, wałka, ale bezpośrednio tam głęboko uderzyć w wałek. Jest tutaj po prostu taki koniec stożka, opór, na którym można było coś zaprzeć i coś spowodować, żeby to uderzyć i wybić wałek z tej kierownicy. Oczywiście zrobiłem coś takiego. Jest to mój projekt. Zaraz omówię. Jest to wykonane z końcówki wiertła SDS. Tu akurat wiertło było H10, ale to nie ma znaczenia. Ale to posłużyło do tego, żeby to był uchwyt do tak zwanej młotowiertarki. Gdyż tutaj nagwintowany ten gwint wewnątrz można za pośrednictwem tą tuleję całą nagwintowaną można wprowadzić tutaj. Jest ona tutaj dosyć dobrze dopasowana i nakręcić na wałek. Do końca. I teraz mamy coś takiego. Gwint mamy schowany, a cała siła w zasadzie będzie przenoszona bezpośrednio na wałek przez ten aluminiowy korpus kierownicy. No, udar motowiertarki jest dosyć mocny i dosyć często, częstotliwość jego jest też dosyć duża. W związku z tym wybijanie będzie następowało według mnie w dosyć właściwy sposób. Raz ze szybki, a w drugim razem, co drugie, najważniejsze, że bezpieczny dla kierownicy. Gdyż tutaj się nic kompletnie z nią nie będzie działo, a drugie co wałek też nie będzie uszkodzony, gdyż gwint jest również bezpieczny. Zobaczmy zatem, jak to działa. Ściągacz kierownicy, wersja 2.0. Tu jest gwint, końcówka SDS się wkręca.
Ja nie wiem, czy ja to wkręcę. Nie wkręcę tego. Czy jakąś żabkę chyba, nie? Albo kluczyk tutaj. Taki mały. Zaraz coś wymyślimy. Już ósemka. Czy jest jakiś gwint? Gdzieś jest za duży gwint? Albo jest zardzewiały może. Zardzewiały. Może trzeba było nakrętkę najpierw nakręcić ze dwa razy. Ale idzie. Ciężko, ale idzie. Do końca dokręcimy. Dobra. Teraz wiertarka. Moto wiertarka w funkcji młota. Ciekawe, czy to pójdzie. Ta wiertarka nic nie robi. Co robi? Nie wiem, czy to coś ruszyło, bo on nie ma siły uderzyć. Uderzać samo to. Tak mi się wydaje. Chociaż to się zluzowało, widzę. Bo to się gwint chyba tylko zluzował. Nakręcimy jeszcze raz. Bo się rdza wysypała z gwintu i to się lepiej dokręciło. Aby ta młota wiertarka taka jest do kitu. Jestem pod wrażeniem. I to wielkim. Proszę bardzo. Cud? Cud natury. Pięknie to zeszło. Dosłownie żadnej siły nie trzeba było używać. Motowiertarka swoje zrobiła. Tu jest gwint. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale chodzi o to, że to wchodzi tutaj w ten otwór. Przeciąga. Przeciąga i dużymi udorami to tak jakbyśmy przynajmniej, ja wiem, razem młotkiem uderzyli. 200? Małym? Gdzieś tyle, nie? Może drrr, to było gdzieś 3 razy na sekundę gdzieś. I to tutaj się nakręciło na to elegancko. Także więc, panie Piotrze, brawo. Mamy zdjętą kierownicę wersją SDS-a. Czyli bezsiłową, bez użycia młotka. I bez użycia w zasadzie żadnej siły. Młotowiertarka w użyć z funkcją młota. Bosch 224 GBH. Ona wtedy nie kręci, tylko ma udar. Ma też funkcję młotowiertarki. Ma też funkcję samego młota. Bez rotacji. No i teraz będzie można się dobrać tutaj do tej instalacji, którą zjadły, jak widać, szczury i myszy. Teraz odkręcimy tutaj dwie śruby i to zdejmiemy. To są śruby na klucz 19 i będzie ta instalacja cała na wierzchu. Trzeba odkręcić tylko tą śrubkę i tą. I tu jeszcze. No, bo ta jest regulacja kąta pochylenia. I wtedy się to zrobi elegancko. Wtedy tak. No i teraz można dalej rozbierać. Tu mamy klucz 19. To jest regulacja
regulacja to była kierownicy całego tego cokołu. Teraz go odkręcę całego. Teraz zostało odkręcić instalację. O, tą śrubę obetnę. I stacyjkę odkręcić kluczem 32. Dzisiaj kosiarkowy przyjechał i kosi. Zakłóca nam tutaj spokój. No ale trudno. Musimy się z tym zmagać. Z kosiarkowym. Klucz 32 do stacyjki. Jeszcze została tylko ta śrubka. Wątpię, żeby się dała odkręcić. Ale spróbuję, może pójdzie. Tam jest klucz 10, a tutaj jest płaski śrubokręt. Dobra. Może urwę tą śrubę. Nie wiem, co tu się wydarzy. Może się urwać, ale nie musi. Tutaj nikt nie zaglądał przez 42 lata. A korozja swoje zrobiła. Najchętniej bym ją uciął. Albo urwał. Spróbuję. Ale coś tak czuję, że to nie ma co. Szkoda w ogóle narzędzi. Trzeba po szlifierkę obciąć tą śrubę. Ja on zeszlifuje i będzie spokojny. Teraz ja trochę pohałasuję. Mamy zdemontowane. Gdzie jest skobel? Chyba spadł gdzieś skobel. Albo do środka? Nie, tu jest. Tu jest skobel do tej instalacji. Gorący. Tutaj osłona przegubu jest rozwalona. Ursus C385. Jest w sprzedaży ta osłonka. Pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda osłona przegubu po 42 latach. Te pierścienie są w zestawie, jak się kupuje tą osłonę. No i dobra, działamy. Tutaj idzie korozja, jest trochę tutaj, bo tu przyjdzie łożysko 6905. 6905, bo się okazuje, że ta tulejka, która tu była, jest dokładnie rozmiaru tego łożyska. I tu będzie można takie dwa łożyska wstawić. Dwa łożyska 6905 i nic nie trzeba przerabiać. Nic nie trzeba spawać, nic nie trzeba dotaczać. Zamiast tulejki w starym typie kombajnu można wstawić dwa łożyska
6905. Będzie super. Trochę tu oszlifuję z tej korozji, żeby mi to łożysko tu weszło. No. W tej części, gdzie łożysko nie chodzi, ja szlifuję. Tu jest korozja dosyć gruba na tym bałku. O, już łożysko praktycznie wchodzi. Ja nie chcę, żeby ono tak ciężko tu wchodziło, bo nie chcę go tutaj nabijać. Ono się tu wśliźnie, jak nie będzie korozji. Nie lubię takich grubych papierów. 40 papier, wolałbym drobniejszy na mokro. No, ale takim też wyczyszczę. Nie ma problemu. No już łożysko w zasadzie wchodzi. Nie chcę tego łożyska tutaj psuć, bo ono się tu nabije, ale jak będzie lżej wchodzić, suwliwie, jak to się mówi, będzie lepiej. Tu jest 25 i tu jest 25. Wezmę trochę papieru i to na mokro wyczyszczę. Żeby tego tylko samą rdzę zebrać. Nie ma to jak papier na mokro. Uwielbiam właśnie, jak tak się robi, bo wtedy rdza, ona się rozpuszcza z wodą i spływa. I tylko samej rdzy się pozbywam teraz. Bez materiału. Papier 150. Zobaczymy, jak teraz to łożysko tu wejdzie. Ono trzeba powinno bardzo lekko wejść. Proszę bardzo, jest suwliwe. Tak właśnie ma ono tu wejść, bez żadnego wbijania. Dwa łożyska takie wejdą, będzie elegancko. Tu jest rozmiar 25, który jest troszeczkę tulejką wyrobiony i korozją. I łożysko też ma 25. Będzie elegancko. Tutaj widzę, jeszcze trzeba to umyć będzie chyba. Strzelę tu jakąś myjką, żeby tu nie było tyle brudu. Będzie super. Trzeba będzie się wziąć za tą instalację, którą tutaj myszy zjadły, bo jest naprawdę jest tragedia. To co tu się dzieje. Bez nadziei. Tutaj pogryzione. Ten kabel w ogóle wypadł. Gdzie on w ogóle szedł? Nie wiem. Zobaczymy. Ale jednym słowem jest to do zrobienia. Nie widzę problemu. Któryś tu jest pasowy, któryś tu jest taki inny. Nie wiem, czy czasami masa to tamten żółty nie był pod to oczko przykręcony. Dobra, ja to umyję. Jeszcze dodatkowo to umyję. Łożysko pasowało bez wymiany uszczelki, tu, zamiast tulejki. Dokładnie to samo, ten sam rozmiar. W związku z tym wkładamy to wszystko. Składamy i kombajnem trzeba trochę przejechać, żeby header przygotować do dalszych prac. A tą instalacją się zajmę trochę później. Tak na chybcika to założę. O, pokażę, jak to pasuje. Proszę bardzo.
tutaj montujemy śruby. To wszystko już jest na swoim miejscu. No. Śruby mamy przykręcone. Tu jest śruba, która blokuje nam. Tutaj nie ma co prawda tego pokrętła. Pewnie zardzewiało i to się wyrzucił. Dał zwykłą nakrętkę. Klucz 19. Nakrętka 12. Zaraz to dokręcę. Zakontruję. Dobrze, że ktoś dał śrubę zamkową. Montuję kierownicę. Kierownica jest już totalnie bez luzu. Będą założone dwa łożyska, bo na razie zakładamy tylko tak na próbę, ale naprawdę już luzu nie ma, jest super. Ta gałka na tą kierownicę coś nie za bardzo, ale dobra. Kierownica totalnie bez luzu. Wkładam kluczyk. Tutaj może się nic nie zewrze. Miejmy nadzieję. Jest przepięknie. Naprawdę jest przepięknie. Ta tulejka dokładnie pasuje tak jak to łożysko. W tej starej wersji oczywiście ta tulejka. Nabiję trochę kierownicę. Tyle co ręką. Już nie mamy luzu w kierownicy. W ogóle. Ale tutaj dam z racji tego, że jest duża, to wysoka tulejka. Ja już tam idę, dziękuję. Dwa łożyska dam. Jedno nad drugim, będzie nawet lepiej. Bo to są delikatne łożyska 6905.